nasze człowieczeństwo daje nam siłę, Atroxie. Powinieneś to wiedzieć. Nawet jeśli tego nie przyznasz, nie różnisz się od nas tak bardzo, Atroxie. I tak to robi oddział Anima! Hej! Czekaj, to znaczy... Gołąbek bojowy Serafin melduje się na rozkaz! Sorka! Następnym razem ja stawiam! Oddział Anima, zająć pozycję! Zawsze chciałam to powiedzieć! Spokojnie, Auroro! Jesteś tu, by zobaczyć Anima Tech w akcji? Spójrz na to tak, Auroro. Kombinezon działa jak powinien. Dobra, Briar, lekcja pierwsza bycia człowiekiem. Nie gryź swoich kolegów. O, Briar, błądzić jest rzeczą ludzką. Także, gratulacje! Nie będziesz mi znowu kazała podnosić ciężarów, prawda, Illaoi? Po ostatnim razie nadal bolą mnie ręce. Może i jesteś twarda, Illaoi, ale i tak wiem, co ci w duszy gra. Rozumiesz? W sensie... No, dobra. Pokaż, jak ryczysz, Leono! Leono, następnym razem zarycz przeponą. Pomoże ci to z oddychaniem. Jejku, dowódczyni! Pokażesz mi, jak to zrobiłaś? W końcu widzę cię w akcji, dowódczyni Fortune! Ależ tos! Wszystko w porządku, dowódczyni. Każdy ma gorsze dni. Szukaliśmy cię, Riven. Twoi przyjaciele chcą, żebyś wróciła do domu. Ja tylko chcę zrozumieć, dlaczego odeszłaś, Riven. Widzisz? Ludzie i Primordianie potrafią współpracować. Primordianie na 12:00, do boju. Rozumiem cię. Ty bronisz twojej rodziny, a ja swojej. Przybij piątkę, Xaya! Nie teraz. No dobra. No weź, Xaya. Z kim tak ciągle gadasz? Obiecuję, że nikomu nie powiem. Dalej, udawaj martwą, Xaya. I tak dowiem się, kim jest ten twój sekretny kochaś. Zawsze będzie dla ciebie miejsce w oddziale Anima, Yasuo. Nie musisz walczyć sam. Wszystko w porządku, Yasuo. Pewnie nieco wyszedłeś z sprawy. Co ty tu robisz, Yumi? Gdy mówiłam, że mi to rybka, nie miałam na myśli dosłownej ryby. Sorka, Yumi. Zresetuję twój system, gdy wrócimy do kwatery głównej. W terenie są wrogowie! Po to trenowałam. Jestem przygotowana, gotowa na wszystko. Jeśli chcesz zdobyć Final City, najpierw pokonaj mnie. Będę śpiewać również dla ciebie. Zakończyłam to wysokim C. Myślisz, że gołąbek potrafi śpiewać nawet na polu bitwy? Nie zadzieraj z ptakami. Potęga Anima Tech! Ptaszki chcą się bawić! Mogliśmy o tym spokojnie porozmawiać. To nasze miasto, nasz świat i nasza piosenka! Nie zabijesz takiej nuty! Kolejna gryzie piach. Mówiąc rozwalmy tę budę, miałam na myśli dosłownie. Praca zespołowa czyni cuda. Cóż za harmonia! I pofrunęli! Rozumiesz? Co? To niby jest trudne? To było dobre granie. Już wszystkie wróble o tym ćwierkają. Wow! Ale super ci idzie! O! Nie, 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 nie! Uff! La, 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 la! Nie słyszę cię! Uśmiech! La, 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 la! Nie słyszę cię! BD-01, odbiór... Przepraszam, was... Dowódczyni mi zaufała, powierzając mi dowództwo. Nie zawiodę jej. Dobra, oddychaj. Od początku. Nie wyciśniesz ze mnie łez. Kurczę, nadal mam zakwasy po porannym treningu. Wybacz, zdekoncentrowały mnie wszystkie wasze uwagi. To był mój błąd. To totalnie wina kombinezonu. Chyba. Lecę do bazy chwilkę odpocząć. Nie tęsknijcie za bardzo. Wiele nut, jedna harmonia. To nie koniec naszej piosenki, ale przydałaby się chwilka przerwy. Czasami trzeba zarządzić taktyczny odwrót.
Ten ptaszek nie podda się bez walki. Zebrać się! Wygląda ryzykownie. O nie! Zgubiłam wroga! Nadciąga BD-01. Poczekaj tylko, aż oddział to zobaczy. Będę przywódczynią, jakiej potrzebują. Patrz! Gotowa do lotu! Teraz rozwinę skrzydła! Ulepszenia kombinezonu? Nie odmówię. Jeśli masz jakieś części zamienne, mogę stworzyć z nich coś fajnego. Umieszczam drona zwiadowczego. Baza, rozejrzyjcie się po okolicy. Animatech działa. Miejcie się na baczności. Ćwir, ćwir! Oto nasz hymn. Mam twoją częstotliwość. Boom! Rytm walki. Dajemy czadu. Wyśpiewaj to. Posłuchaj tego. Kliknij start. Słodka i do tego zabójcza. Daj się ponieść muzyce. Improwizuję. Ha! Hej! Ha! He! Poczuj ten bas. Chwila. Nowa fala. Zwolnij tempo. O tak. Woo! Zatrzymaj piosenkę. Koniec przedstawienia. Zrób sobie przerwę. W locie. Gramy. Ptaków śpiew. Hej, hej. Tarcza soniczna. Skrzydła ochrony. Trzymaj się. Zebrać się. Jestem przy tobie. La, la, la. Głośno śpiewaj, miasto zdumiewaj. Test raz, dwa, słyszycie mnie? Dobra, oddział anima do boju. Gołąbek bojowy Serafin gotowa do akcji. Czas ruszać i pokazać im mocne brzmienia. A może uderzenia? Dobra, oto nasz plan. Krok pierwszy, rozdzielamy się. Krok drugi, atakujemy. Krok trzeci, kopiemy im tyłki. Śpiewam, by upamiętnić to, co straciliśmy i cieszyć się tym, co znaleźliśmy. Gdyby tylko jakaś moja piosenka do nich dotarła, czy wtedy pokój byłby możliwy? Zabawa jest jeszcze ważniejsza, gdy czasy są trudne. Pozwala nam pamiętać o tym, co chronimy. Moi rodzice prowadzą jedyny sklep muzyczny w Final City. To tam nauczyłam się śpiewać i słuchać. Gdyby Primordianie tylko z nami porozmawiali, może znaleźlibyśmy wspólny język. Musimy wierzyć, że mamy przyszłość. To pierwszy krok ku jej urzeczywistnieniu. Muzyka to uniwersalny język. My sobie nawzajem śpiewamy. Primordianie też. Słyszę wszystko. Częstotliwości moich przyjaciół, mruczenie Primordian. Te dźwięki tworzą harmonię, ale super! Kiedy poprosili mnie o przymierzenie kombinezonu, nie sądziłam, że będę go nosić w terenie. Umiejętność poprawnego oddychania jest kluczowa w walce i w śpiewie. Wdech nosem, wydech ustami. Będę walczyć tak długo, aż nie będzie już takiej potrzeby. Przydałby się nowy motyw przewodni. Nigdy nie byłam poza granicami Final City. Wow! Każda bitwa ma swoją melodię. Ja ją słyszę i do niej śpiewam. Ciekawe, kto tu mieszkał. Przyjaciół można znaleźć w naprawdę dziwnych miejscach. Kiedyś pojadę na prawdziwe wakacje poza mury miasta. Och, po tym wszystkim musimy koniecznie pójść na karaoke. Ale świetny dźwięk. Muszę go nagrać. Final City to mój dom. Nasz dom. Gdy większe dobro wzywa, trzeba go posłuchać. Przyszłość naszego miasta spoczywa na barkach oddziału Anima. Kiedyś chciałabym zaśpiewać pieśń pokoju. Urok nie wyklucza siły. Jeśli nie skoczysz, nigdy nie nauczysz się latać. Oddział Anima nie jest tylko oddziałem. Jesteśmy rodziną. Największym aktem odwagi jest nieporzucanie nadziei. Dlaczego gołąbek? Ponieważ walczymy o pokój. Ludzkość jest przepiękna. Warto o nią walczyć. Dziwnie jest być po tej stronie komunikatora.
Nigdy nie sądziłam, że będę dowodzić, ale i tak sprostam temu zadaniu.